Mimo stałych obowiązków służbowych, zespół strażaków i ratowników medycznych tworzących Stowarzyszenie Mali Wielcy Ratownicy nie poddaje się w realizacji założonego przed kilkoma laty celu, by edukować najmłodszych w obszarze pierwszej pomocy. Ku zadowoleniu realizatorów zadania, jak i uczestników, właśnie ruszył kolejny sezon spotkań z przedszkolakami. Każde kolejne spotkanie w gronie przedszkolaków to nowe doświadczenie, a Stowarzyszenie Mali Wielcy Ratownicy ma ich już dużo, skoro od 9 lat realizuje nowatorski program edukacyjny, oparty na szerzeniu wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy. I jest temu wierne, bo widać efekty, ale przede wszystkim rośnie społeczna świadomość. Jakbyśmy prześledzili teraz od przedszkola edukację, począwszy na szkole podstawowej, na szkole średniej, to tematyki udzielania pierwszej pomocy jest jak na lekarstwo. Ona nie do końca jest robiona tak, jak powinno to być robione i my wiele lat temu wyszliśmy z taką inicjatywą, że przyjdziemy, to były nasze dzieci. Pierwszy rocznik Małych Wielkich Ratowników już jest w szkole średniej, więc nie jesteśmy jakąś sezonową ekipą, tylko po prostu widzimy w tym sens osoby, które jakby nie do końca były przekonane, a ruszyły z nami do przedszkoli, zrozumiały to, a my dzisiaj zrozumieliśmy w Bisztynku, bo była mała dziewczynka, która w wakacje jako zuch szkoliła się, wiedziała wszystko. I to jest chyba najlepsza jakby rekomendacja tego, że naprawdę to trzeba robić od początku, a poza tym no mimo wszystko te dzieci będą uczyły się jakiejś takiej wrażliwości, będą zwracały uwagę może na ulicy, jak ktoś będzie leżał, nie będzie takiej obojętności. No miejmy nadzieję, że oby jak najrzadziej te umiejętności były wykorzystywane, ale naprawdę dzieci, one obserwują, wiedzą, gdzie są defibrylatory i tak dalej, więc one już będą jakby w tej przestrzeni takiej ratowniczej rosły. Z takim przekonaniem stowarzyszenie rok w rok wchodzi w edukacyjne działania i wiedzą dzieli się z kolejną grupą przedszkolaków. Bo w tym roku to będą 4 placówki z Bartoszyc i jedna z Bisztynka, jedna z Bezlet. Może jeszcze uda nam się też na taką wielką prośbę pani, która pomaga nam w stowarzyszeniu, pojechać do Górowa. I myślę, że tak na 90% jeszcze będziemy w Górowie, czyli to będzie 7 placówek w zasadzie chyba najwięcej, ile do tej pory jakby w ciągu jednego sezonu zrobiliśmy. Biorąc pod uwagę, że stowarzyszenie bazuje na stałym zespole. Mało jest chętnych osób, które by chciały się gdzieś tam na dywanie poprzewracać z dziećmi, pouczyć. Gdyby ktoś był chętny z nami się tu potarzać, to jeszcze więcej byśmy zorganizowali takich spotkań. Dodajmy, z bardzo wdzięczną, a jednocześnie wymagającą grupą odbiorców. To jest trudna, ale konkretna, bezpośrednia. To, co myślą, to mówią. To troszeczkę inaczej, bo tu 10 razy trzeba poprosić o ciszę, a dorosłych prosi się raz o ciszę, jak się prowadzi dla nich szkolenia. No ale jest to, tak jak my powtarzamy, takie paliwo dla nas, no bo tu nie ma jakiejś tam sztuczności, sztywności, takiego napinania się. Przychodzimy na luzie, dzieci się śmieją, my się śmiejemy. I to chyba takie dobre lekarstwo, nie wiem, w dzisiejszych czasach. I do tego czasu dostosowane zostały zajęcia, bo sam program edukacyjny także się zmienia. Trochę zmodyfikowaliśmy program, bo z 5 spotkań zrobiliśmy 3 spotkania i automatycznie więcej placówek możemy odwiedzić, bo zrezygnowaliśmy ze spotkania, w którym pokazywaliśmy karetki, której no nie mamy, bo pojechała na Ukrainę, a drugie spotkanie to było zapoznanie z numerami alarmowymi, w związku z tym, że pozostał nam jeden tylko numer alarmowy, to jest to taka współpraca między wychowawcami, bo oni na podstawie tych naszych konspektów mają przyprowadzić z dziećmi takie zajęcia, ćwiczenia, wzywania służb ratowniczych, a my już przychodzimy na zaopatrywanie ran, te, które jest dzisiaj. Następne spotkanie będzie w marcu, to będzie układanie w pozycji bezpiecznej, badanie oddechu na sobie i ostatnie spotkanie to już resuscytacja z użyciem automatycznego defibrylatora. To są takie dosyć intensywne zajęcia. Działamy w zasadzie od samego początku i tak jak widać, no zainteresowanie jest mało, które dziecko jakby nie chce sobie nakleić ranki i poudawać, że nie jest. Tym bardziej, że dzieci dostają jeszcze od nas taki dodatkowy pakiet sztucznej rany, materiałów opatrunkowych do domu i z rodzicami mają pracę domową, mają to też wykonywać po ileś razy.
Więc rodzice zwijają bandaż, a dzieci zakładają. I to też jest taka, bo przy takim bandażowaniu to jeszcze dodatkowo dzieci takich manualnych zdolności nabywają. A ostatecznie zdobywają niezbędną wiedzę, wyrabiają dobre nawyki reakcji na sytuacje nadzwyczajne i nie można powiedzieć, że zespół stowarzyszenia z tych spotkań nie wynosi coś dla siebie. Ogromną dawkę uśmiechu i satysfakcję, że pod ich okiem rośnie kolejne, świadome w obszarze ratowania życia ludzkiego, pokolenie.